ostatnio na przestrzeni tych kilku lat współpraca między nami układała się bardzo wspaniale, żeśmy podjęli różne inicjatywy co do działania, żeśmy podjęli inicjatywy w sprawie zagospodarowania placu przy ulicy 1 Maja, tak? No i na ten temat żeśmy dosyć długo rozmawiali. Państwo również mieli swoje zobowiązania co do pojęcia przez walne zgromadzenie stosownych uchwał z tego tytułu. No i dzisiaj, proszę Państwa, w dniu 1 sierpnia 2018 roku przed godziną 12, na pewno o godzinie 12, podpiszemy list intencyjny do wspólnego przedsięwzięcia, które będziemy realizować razem ze spółdzielnią. Nie miło, że doszło do tego momentu, nad którym pracowaliśmy w sumie od ponad roku czasu. Uzgodniliśmy progowe warunki, które dzisiaj podpiszemy. I w międzyczasie oczywiście też nie marnowaliśmy czasu. Już mamy pewne decyzje za sobą, mianowicie zgodę walnego zgromadzenia na rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania działki. Także następnym krokiem po podpisaniu tego listu będzie podpisanie stosownej już umowy o wzajemnej współpracy przy realizacji tego zadania. To jest według mnie historyczna chwila, bowiem świadczy o tym, że między nami, między gminą Police, urzędem miejskim Police, moją skromną osobą, współpraca z nowym kierownictwem spółdzielni mieszkaniowej Chemik układa się wspaniale, nawet można powiedzieć wzorowo. Działamy na warunkach partnerskich, a dowodem tego jest wspólne działanie i podpisanie tego listu intencyjnego. Ja właściwie to mogę tylko jeszcze to potwierdzić, że odczuwam przeogromną satysfakcję, bo być może jestem bardziej tu kojarzona chyba i jestem twarzą trochę tego przedsięwzięcia ze strony spółdzielni, bo od grudnia 2016 roku chyba się spotykaliśmy już w tej sprawie i powiem szczerze, że naprawdę jestem bardzo tym zbudowana, że gmina chce z nami współpracować i dostrzega tą potrzebę, że trzeba wspólnie działać, żeby dla naszych mieszkańców coś razem stworzyć. Myślę, że to będzie naprawdę bardzo fajne miejsce, wspólnie będziemy je wykorzystywać i cieszę się niezmiernie, że dzisiaj możemy dokonać tego aktu podpisania. Nie robimy to dla siebie, dla jakiegoś aplauzu, robimy to dla społeczności lokalnej, dla Rady Osiedla numer 7, gdzie jest zlokalizowana, dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej Chemik i robimy wszystko wspólnie. I stworzymy tu jak gdyby taką jedną wspólną rodzinę do tego przedsięwzięcia. Ja również dziękuję kierownictwu, tu pani prezes, panu prezesowi za dzisiejsze spotkanie, bowiem to spotkanie w dniu 1 sierpnia roku 2018 przejdzie do historii jako dobry znak naszej współpracy udokumentowanej na piśmie w postaci listu intencyjnego. Dziękuję pani prezes. Dziękuję pani prezesie. Dziękuję. Proszę bardzo. Widzimy się. Tak jest u mnie.